Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynam już. Już wsiadając do auta, w sumie zatankowany. Ciach, ciach, pach, pach. Wsiadamy, już was zabieram do kajuty. Patrzcie, gadżety do zabawy na sobotę. Pięknie. Dobra, ciach, pach, już was mam tutaj. Podłączymy się do ładowania i możemy działać z tematem. Wyjedziemy sobie ze stacji, bo tu trochę ciemno. I jedziemy do domku, 15 minut będzie. Ole mnie stoi włos na głowie. Dobrego gadania, więc witam was serdecznie, witam wtoreczek. Wcale w mieście Koreczek nie jest. Ja mam fajnie komunikacyjne, rozwiązane miasto. Więc cóż wam mogę powiedzieć, Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu i dzisiaj będzie konkretnie o tym, jak zacząć w branży chałturniczej, a raczej dokładnie co zrobić, żeby mieć więcej... Jestem. To tylko samochód. Połączył się teraz Bluetooth w Janosiku, więc będziemy wiedzieć, czy nas nie ścigają. Dobra, wybaczcie, ja się tylko jeszcze wody napiję. Dobra, nie wiem czy słyszeliście, bo przerwało przed chwileczką. Będzie dzisiaj o tym, co zrobić, aby mieć więcej grania w branży chałturniczej, bo mogę ten film zacząć na dwa sposoby. Od takiej kuwety i piaskownicy, takiej nawet pod piaskownicą, pod ziemią, czyli wiecie, pierwszy sprzęt, pierwszy instrument, pomysł na biznes i tak dalej. Ale ja ten film obiecałem trochę pewnemu koledze, który napisał do mnie: Jerzy, co zrobić, żeby mieć grania tyle co ty, żeby to się wszystko kręciło tak jak u ciebie i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę wam tych sekretów dzisiaj zdradzę, podpowiem wam, jak ja zacząłem biznes. No i po prostu zrobimy ten film taki bardziej, co zrobić, żeby mieć więcej grania, przyjmując, że dozę kuwety macie już delikatnie ogarniętą, to znaczy macie swój instrument, jakiś tam sprzęt, no i jakieś tam chęci oczywiście do działania. No sam początek, od czego zacząć? No to pierwsza kwestia to taka, od udostępnienia tego live'a, bo jak udostępniacie, jest was dużo i komentujecie, to ja odpowiadam na pytania i ten live jest bardziej treściwy, merytoryczny, no i też mi się chce wtedy więcej do was gadać. A tak trochę jest to monolog. No ale potem to promieniuje, owocuje, bo zasięgi na Akademii Keyboardu każdego filmu to są, słuchajcie, ponad 100% zasięgów, jakie może wygenerować fanpage, a więc rośnie to w zastraszającym tempie. I za co wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, konkretnie, od czego zacząć? Przede wszystkim od siebie. Ale jak to od siebie? Co, schudnąć masz, czy napić się? Nie, słuchajcie, nie. Musicie zacząć od dobrego podejścia do tematu. Najważniejszym podejściem to jest takie, żebyście chcieli to robić, wręcz powiem inaczej, kochali to robić, pokazywali, że kochacie to robić, chwalili się tym, co robicie i nie stali jak patafiany za klawiszami nieruchomo. Ludzie w ogóle tego nie kupują. Musicie się ruszać, śpiewać, grać, jeśli nie śpiewać oczywiście, pokazywać całemu światu, że wy po prostu promieniujecie zajebistą energią, radością, humorem i żeby po prostu było widać, że wy kochacie to, co robicie, jeśli już stoicie na scenie i gracie oczywiście, tak? Bo to naprawdę ludzie widzą, kupują. No i oczywiście, żebyście taką samą energią promieniowali, jak mówicie do mikrofonu, bawicie gości, prowadzicie wesele, całą uroczystość. Ostatnio nawet gość weselny podbija do mnie, w sumie to był ojciec panny młodej, i mówi: kurczę, ale pan to fajnie wszystko tak poprowadził, ten scenariusz, to wszystko tak zapowiedział, pan, wszyscy wiedzieli, co robić. Ja mówię: dziękuję, no ale w głębi serca wiem, że ja mam tylko kilka podstawowych informacji, a resztę robimy na freestylu, no dzięki temu, że jest doświadczenie, to wszystko się prowadzi. Tak jak
powinno się to prowadzić, a pewne tematy wychodzą już same. Najważniejsze jest to, abyście po prostu wszystko prowadzili z głową. Z głową, ze zorganizowaniem, z organizacją, informowali wszystkich w trakcie, znaczy wszystkich, no tych najbardziej zainteresowanych, współpracę z młodą parą oczywiście prowadzili też w trakcie imprezy. No ale wracając do samego też początku, bo już trochę rozgalopowałem, bo jak siedzicie w domu i chcecie mieć więcej grania, to będzie o tym, co zrobić, aby klient was znalazł. Słuchajcie, XXI wiek, doba internetu, każdy ma smartfona, każdy ogląda filmiki na YouTubie, każdy ma Facebooka praktycznie, co druga osoba ze smartfonem w ręku ma Facebooka, a może nawet więcej. No ale teraz wśród tych osób trzeba wysegregować te, które gdzieś tam są gotowe do zarzynku, czy też ślubu, wesela i tak dalej, a potem dopiero trzeba znaleźć tych, którzy chcieliby wasz zespół. No i przez taki cały lejek, musicie przecisnąć tego waszego klienta, wysortować i na koniec wpada do Oasisa, na przykład. Albo do tam zespołu Wóz z Węglem, Gramy do Czwartej, czy też Jutro, Futro, cokolwiek, nie? Cały proces lejka sprzedażowego musicie sobie odpowiednio zaplanować. Musicie tego klienta znaleźć. No i teraz, jak tego klienta znaleźć? Najlepiej oczywiście jest, jak to się wszystko tak rozhula, że przyjdzie klient sam. Poznacie oczywiście zespoły, które cisną na czarnucha, grają co tydzień, roboty mają tyle, a nie mają ani strony, ani żadnego fanpage'a na Facebooku i tak dalej. Na pewno znacie takie zespoły i takie zespoły również są w mojej okolicy. Natomiast te dinozaury powoli są powoli rozgryzane, powoli zjadane, bo te zespoły też często twierdząc, że nie mają strony, nie mając Facebooka, zaczyna się im to kręcić tak zajebiście, że oni nie potrzebują już nic robić. No to jest największy błąd, bo pamiętajcie, że nasze usługi weselne planujemy z takim wyprzedzeniem, często 2-3-letnim, że ty aktualnie realizujesz umowy, które podpisałeś 2 lata do tyłu, a przez 2 lata rynek i wszystko się tak dynamicznie potrafi zmienić, że pewnego momentu zapuka do ciebie bieda i niestety grania nie będzie. Więc ja zaczynałem, słuchajcie, w 2000, kurczę, zawsze mam problem z datami. Ostatnio moja klientka, jedna z pierwszych klientek, Agnieszka, wrzuciła wydarzenie, że mają z mężem 7. rocznicę ślubu, a to było moje 3. wesele w historii, więc myślę, że zacząłem pierwsze wesele jakieś 8-9 lat temu. I okej, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, pierwsze wesele było tam z polecenia, tam z knajpy, grałem całą noc za 2,5 stówki, kto nie oglądał, ten niech obejrzy sobie poprzedni film jeszcze. Natomiast 2 i 3 wpadło... Drugie wpadło z pierwszego, a 3 wpadło z drugiego, bo były to siostry. Tu się sprawdziłem zarypiście i poszło to dalej. Natomiast potem było cięcie. Rachciach, pach i nie było roboty przez rok. No ja się zastanowiłem, co z tym zrobić. Łańcuch poleceń się urwał, poczty pantoflowej. Więc pomyślałem tak. Aha, w międzyczasie wpadły w moje ręce Tyro 4. Ja już się nauczyłem jakiejś jego obsługi. Poczytałem, popróbowałem zrobić różne nagrania. No i pomyślałem sobie, że zacznę od tego trzonu. No bo wielu klientów pytało mnie, bo nie ukrywam, były jakieś tam telefony i zapytania, czy mogę wysłać jakieś nagranie. A ja co robiłem? No wie pani... Wie pani, nie mam, nie udostępniam, bo wie pani, klienci nie wyrazili zgody i takie tam. Od razu wiadomo, że było kłamstwo. Dzisiaj jest, wie pani co, jest setki godzin na internecie naszych filmów, więc zanim pani zacznie pytać o cenę i datę, proszę obejrzeć te filmy, a potem będziemy rozmawiać dalej, tak? A kiedyś było totalnie inaczej. Więc zacząłem od dobrego demo. Potem, jak nagrałem to demo,
to zacząłem od zrobienia strony internetowej. I tutaj przydało się to, co robiłem za epkę w gimnazjum, kiedy chłopaki biegali, kopali w piłkę. Ja zawsze lubiałem coś robić na komputerze. Tak się stało, że grałem kiedyś w gierki komputerowe typu Counter Strike i potrzebna była strona dla klanu. Nie wiem, kto to pamięta, kto to kojarzy. To się wszystko gdzieś potem zazębia. No i tą stronę dla klanu ogarniałem, no i dzięki temu nauczyłem się ogarniać strony na PHP. To był PHP V4 bodajże. To się instalowało na serwerze, rozpakowywało. Jakieś tam pozycjonowanie się do tego ogarniało. I kilka lat temu Google pozycjonowało strony po ilości linków w internecie. No i ja sobie za 100 zł, słuchajcie, tą moją stronę... Stronę zrobiłem za darmo na darmowym serwerze, kupiłem tylko domenę. Mój zespół nazywał się wtedy Optimals, słuchajcie, kurwa, jaka nazwa. Nazwa wzięła się z tego, że wziąłem do rąk katalog łożysk w mojej pracy firmy Optimal, dodałem do tego S i ja będę Optimals, no nie? Okej, nazwa z dupy, co się potem okazało. Brnęłem w to długo. No i stworzyłem sobie stronę za darmo, a za 100 zł polskich, słuchajcie, 100 zł polskich dodawałem tą stronę do katalogów stron internetowych. Stronę miałem zrobioną całkiem prosto, ale były ładne zdjęcia. Oczywiście zdjęcia ogarnął mi kolega za butelkę wódki. Bo dzisiaj bierzesz telefon, smartfona, idziesz na sesję, trochę Photoshopa, czy też lustrzanki są już bardziej dostępne, niż było to 10 lat temu. Nie każdego było stać, mnie tym bardziej. Więc poprosiłem kolegę, ogarnął mi to za przysłowiową flaszkę, miałem fajne zdjęcia. Te zdjęcia miałem też pokompresowane w odpowiednim rozmiarze. No nauczyłem się, dowiedziałem się, co zrobić, żeby Google tą moją stronę widziało lepiej. To były godziny siedzenia, czytania i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ta strona została dodana do tych katalogów, słuchajcie, kiedy wrzuciłem tam, to było 6 czy 8 utworów, z których dzisiaj się śmieję. Naprawdę. Z których ja się dzisiaj śmieję i mówię, kurwa, klient mógł w ogóle tego słuchać. A wtedy wam powiem, że jak słuchałem dema konkurencji mojej rynkowej na rynku lokalnym, to ja nie mogłem tego słuchać. Więc to była petarda w stosunku do tego, co mieli pozostali. Uwierzcie mi, to była petarda. A dzisiaj śmieję się z tego, co ja wtedy zrobiłem, więc... No było... Lepsze Optimals niż SKF. Tak, tak, Rafałku, ja pracuję w branży automotive, w sklepie z częściami samochodowymi, więc tak to wyglądało, nie? Więc lepsze było to, co mieli pozostali. I słuchajcie, zacząłem od... A czekaj, bo pisze... Szymon, już działa. Działa link. Dobra, mogło coś przerwać, więc przepraszam, jedziemy dalej. Więc zacząłem od podstawy muzyki, dema, potem zrobiłem darmową stronę internetową, domena kosztowała mnie 10 zł, serwer na ovh.org bodajże był bezpłatny, za 100 zł SMS-ami i przelewami dodawałem tą stronę do katalogów i w międzyczasie zrobiłem na niej fajne treści, strona, tytuł strony, czyli zespół muzyczny, plus bardzo ważne, lokalizacja, czyli zespół muzyczny Lubin, Legnica, Polkowice, Głogów na przykład. Plus w treści te słowa kluczowe powtórzone i Google wpadło na taką stronę, robot ją przemielił i wiedziała, aha, ten zespół muzyczny gdzieś jest z Lubina. No to jak Kowalski wpisze zespół na wesele, zespół muzyczny Lubin, no to co wyskoczyło? No pewnie, że Optimals. I na początku wyskakiwałem na 30 stronie, potem na 5 stronie, potem na 2 stronie, aż wpadłem, uwaga, na top 1. Ja byłem na stronie darmowej, zrobionej za darmo, za 100 zł wypozycjonowanej, plus własne godziny poświęcone na to, bo nie było mnie stać, aby zapłacić firmom typu od pozycjonowania, od zakładania stron kilka grubych tysięcy, bo jak zadzwoniłem zapytać, ile kosztuje strona wtedy, to było dla mnie 1500 zł, ja mówię, ja pierdolę, muszę całe wesele grać za to. Dzisiaj inwestuję często większe pieniądze w ogóle w reklamy i w marketing nawet, ale dzisiaj dysponuję też inną gotówką, tak? Więc zacząłem od tej strony i słuchajcie, co się zaczęło dziać. Pojawiły się maile. I słuchajcie, co było w tych mailach. Witam serdecznie, jestem zainteresowana wypożyczeniem czy też usługą na wasze wesele, gdyż bardzo podoba mi się wasze wykonanie tej i tej piosenki. Jeb. Kolejny temat.
Blake sprzedażowy wysyłałem ofertę. I słuchajcie, wtedy nie miałem oferty w ogóle w pliku. Dzisiaj ja nie produkuję się z klientem, nie rozmawiam za długo. Ja wysyłam mu plik. Dzień dobry, sprawdzam dostępność terminu. Jeśli nie dostępność terminu mam, to wtedy podaję ofertę i cenę. I cena jest w pliku dla każdego taka sama. To też jest bardzo ważne. Traktujesz każdego tak samo i jednakowo. Tam w tej ofercie jest napisana cena, kim ja jestem, co robię, są fajne zdjęcia, jest opis, jest oferta dodatkowych usług, jest fuck you, czyli podstawowe pytania i odpowiedzi klientów, które mogliby zadawać tobie, typu jak grasz, co grasz, jak długi robisz przerwy, czy dojeżdżasz, jeśli tak, to za ile, czy nocujesz, czy chcesz nocleg, czy chlejesz, czy nie chlejesz, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jest mój atut, czyli to, że nie gramy na midikach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale o tym to będą w ogóle osobne odcinki. Ja dzisiaj wysyłam taką ofertę, a wtedy pisałem do klienta: dzień dobry, panie X, termin taki i taki mamy dostępny, no bo wszakże każdy miałem dostępny, to były pierwsze zapytania. Bardzo chętnie wystąpimy dla pani. Cena dla tej lokalizacji to jest, wtedy to było 1000, niech to będzie 1500 zł na przykład. No i dostawam odpowiedź: okej, jesteśmy zainteresowani, co mamy zrobić dalej, aby nawiązać, żeby podpisać z wami umowę. No to ja oczywiście witam serdecznie, chcielibyśmy podpisać umowę, no i teraz gdzie? No ja zawsze zapraszałem ludzi do domu. Zawsze zapraszałem ludzi do domu, dlatego, że ja chciałem im grać. Ja chciałem im pokazać, że ja gram i śpiewam na żywo. Nigdy na tym, przepraszam, przez pierwsze 2 lata na tych spotkaniach była wokalistka. Dzisiaj już nie mam takiej potrzeby. I wtedy dodatkowo pisałem w tym mailu, że zapraszam serdecznie na spotkanie. Bardzo chętnie pogramy na żywo. Bo tutaj było kolejne pytanie, w wielu wiadomościach się pojawiało, czy moglibyśmy otrzymać jakieś nagranie wideo, żeby było widać, że to co, bo w studiu można nagrać wszystko. To też są często argumenty do dzisiaj wysyłane przez klientów, którzy w ogóle są nieświadomi tego, co robimy. Bo w studiu można zagrać wszystko, a my chcielibyśmy posłuchać na żywo, nie? No i to w ten czas śpiewaliśmy na żywo z wokalistką kilka utworów i to wystarczyło. Dzisiaj, mówię, droga pani, są setki godzin naszej muzyki, transmisji na żywo w internecie. Są filmy z wesel, są filmy z weselnych scen. To nie są materiały obrabiane, więc jak pani sobie to posłucha i będzie pani zainteresowana, to proszę o kontakt. A kiedyś musiałem się produkować, zapraszać klienta do domu i grać mu, żeby potem usłyszeć: tak, chcemy twoją usługę lub nie, nie chcemy. Ale powiem wam, że w historii raz miałem przypadek, że przyjechali klienci, zagraliśmy, naprodukowaliśmy się i nie podpisali umowy i zniknęli. To było raz. Dzisiaj klient przyjeżdża do mojego studio, do mojego pokoju, podpisać umowę. Podpisać umowę. A granie jest jako kwintesencja i wisienka na torcie. Tak to dzisiaj wygląda. Więc reasumując, zacząłem od demo nagrania, które zrobiłem sam, śpiewając do mikrofonu dynamicznego, do ProDiPa TT1, którego do dzisiaj używam tak naprawdę. Nagrania robiłem, aranże robiłem w rekorderze Tyrosa 4, a całość sklejałem w darmowym programie Audacity. I nie trzeba było dużo, naprawdę, słuchajcie, nie trzeba było dużo, bo konkurencja wtedy puszczała nieobrobione pliki, kurwa, MIDI, bo nie umieli nawet ich obrabiać. I do tego wokal z efektem studni, czyli echo, 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 echo. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie muszę wam chyba mówić, jaka to była jakość tego, co my nagraliśmy, do tego, co zrobiła konkurencja. Potem w międzyczasie pojawiła się opcja zmiany nazwy. Zmieniła się wokalistka, Klaudia, z którą działam do dzisiaj. Tak, jadę po bruku, Andrzejku, niestety dojechałem do domu, więc mam taką, a nie inną drogę. Kurde, tak się fajnie gada, tak jest was dużo, że pogadamy jeszcze chwilę na podwórku, siądę na spokojnie, bo temat się mocno też rozkręcił, ale też z drugiej strony no nie mogę dać wam 100% wiedzy, bo jest to, kurczę, wiedza na godzinne czy dwugodzinne szkolenie 1:1, nie? Więc ja zacząłem od demówki, zacząłem od strony,
potem na spotkaniach śpiewaliśmy klientom. Umowę pisaliśmy tak naprawdę na kolanie. Miałem jakiś tam wcześniejszy wzór pobrany z internetu. Dzisiaj też to wygląda inaczej. Dzisiaj mam swój firmowany, sygnowany logotypem, hologramem, znakiem wodnym, wzór umowy. Dla każdego taki sam. Różni się cena, miejsce i oferta dodatkowa. Co najważniejsze, dzisiaj klient dostaje umowę drukowaną. Kiedyś dostawał pisaną. Dzisiaj klient dostaje umowę, kurwa, na papierze satynowym, grubym, oprawioną pięknie złotą okładką z ich imionami, z ich datą, w fajnej okładce firmowej. Kto nie widział tego, zapraszam gdzieś tam na zespół Oasis czy na Oasis Events na fanpage w galerii zdjęć, tam się te okładki pojawiły. Dostaję na innym papierze, z innym kontrastem, z namacalnymi usługami, które też sprzedają ofertę dodatkową. To jest w ogóle, i to w ogóle jest kwintesencja jakości co do ceny, bo dzisiaj te usługi kosztują też 3-4 razy więcej niż moje pierwsze wesele. Ale klient, dostając ode mnie tą umowę dzisiaj, mówi: wow, profeska, żadnej, nawet od sali weselnej nie dostaliśmy takiej umowy jak od ciebie. Więc tak to sobie dzisiaj wygląda. Zaczynałem od strony internetowej, zaczynałem od fajnego demo, a potem pojawiły się zapytania mailowe. Oczywiście tą stronę internetową musiałem wypozycjonować we własnym zakresie, tak jak mówiłem, za 100 zł polskich. W międzyczasie pojawił się fanpage zespołu Optimals na Facebooku. Ten fanpage zgromadził tam, nie pamiętam, 300 czy 700 osób, gdzieś koło 1000 chyba. Potem musieliśmy go zamknąć czy zmienić nazwę na Oasis, nie pamiętam. W historii fanpage'a Oasis można zobaczyć, czy ja zmieniałem nazwę, czy ja go zamykałem, ale pamiętam, że był to taki dla mnie boom, bo zastanawiałem się, kurczę, czy to w ogóle wypali, tyle mamy fanów, Klaudia, mówię, kurczę, nie chcemy tego, wiesz, zgubić i tak dalej, ale z drugiej strony wiedziałem, że to, co zrobię, będzie mega konkretne i takie konkretne było. Więc dzisiaj powiedziałem sobie, że, znaczy wtedy jak robiliśmy ten fanpage, w ogóle nazwę zespołu Oasis, to powiedziałem sobie, że będzie to po prostu konkretne, mocne, super zwizualizowane i po prostu ma być to nowa jakość. Ja odcięłem Optimals, zrobiłem Oasis, zrobiłem Pro i to już poszło troszkę na grubo. Poszły profesjonalne logotypy, za które zapłaciłem, to nie były duże pieniądze tak naprawdę, stówę netto za logotyp zapłaciłem stówę netto za logotyp, bodajże za 300 zł kolega mi już robił, bo ja już nie miałem czasu, wolałem poświęcić to na nagrania. Pojawiły się fajne zdjęcia, sesja foto kosztowała mnie u fotografa 700 zł, pamiętam, że było to 7 zdjęć, każde zdjęcie kosztowało stówę. No i cóż, no i tak się to wszystko potem potoczyło. Z tych pierwszych optimalsowych imprez, które już były fajnie dobrze grane, rozkręciło się to dalej pocztą pantoflową plus tematami z fanpage'a, z reklamy, ze zdjęć. Potoczyło się to wszystko dalej i tak to sobie działa do dzisiaj. Dobrze, ja was jeszcze raz gorąco proszę o udostępnienie tego live'a, bo tutaj poszło fajnej wiedzy, dobrej na początek. Jeszcze zaraz powiem o największych błędach, jakie popełniacie i będziemy kończyć, bo obiecałem sobie, że jak będę w domu, to nie będę robił live'a, bo mam dzisiaj też sporo do zrobienia. Chciałem też nagrać nowy filmik na Yamaha bez tajemnic wszakże. Więc pytanie Przemka, czy na imprezach zostawiasz swoje portfolio? Chodzi mi o wizytówki. Tak, Przemku. Słuchaj, to jest bardzo fajny temat w ogóle. Bardzo ci podpowiem, w jaki sposób też zrobić, żeby te wizytówki się rozchodziły. Oczywiście poza tym, że one też rozchodzą się same w trakcie imprez. Temat jest taki, że my mamy przed sceną, przed statywem Drausa HF19. To jest duży bas, on w ogóle wygląda jak stół też, nie? I na tym basie jest, słuchaj, wystawiony repertuar zespołu. Tam jest repertuar i tam... Tam jest repertuar i tam są wystawione wizytówki na stędzie. Ale ja tych wizytówek nie wciskam na siłę. One sobie po prostu same stoją, same sobie leżą. I klienci po prostu, jak jest dobra impreza, uwierz mi, sami podchodzą,
biorą, częstują się, jeszcze uśmiechają się, chowając do kieszeni tą wizytówkę. Dzisiaj nie wciskam tego na siłę, Przemku. Kiedyś chodziłem, słuchaj, to też taka dygresja, która jest moim zdaniem stratą czasu. Kiedyś brałem wizytówki, słuchaj. Oczywiście wizytówki też mam ogarnięte profesjonalnie, żebyś wiedział. Kosztowało mnie to... Kiedyś na Optimalsy kosztowało mnie to 300 zł za 1000 sztuk. Teraz kosztowało mnie to chyba 580. 580 zł za 1000 sztuk wizytówek. I kiedyś te wizytówki brałem. Brałem sobie pakiet tych wizytówek, cisnąłem na miasto, do Lubina, bo się pozycjonujemy pod Lubin. I te wizytówki chodziłem, roznosiłem po kwieciarniach, po salach, po większych sklepach. I powiem wam, że nigdy nie wpadł mi klient z takiej wizytówki. Nigdy. Więc to jest moim zdaniem totalna strata czasu. Masz tak grać i tak robić imprezy, żeby wizytówki rozchodziły się same. I to będzie wtedy, będzie najlepsza recenzja twojej pracy i twojego grania. Kurczę, nie zdarzyłem na początek. Szymon, nic straconego, transmisja będzie zapisana, więc otwieraj. Odtworzysz sobie jeszcze raz. Dobra, największy błąd. Szymon, i tu też mówię w tym wypadku o tobie, jeszcze bardziej o koledze Nikolasie, z którym już ten temat przerabiałem na szkoleniu. Słuchajcie, dzisiaj klient szukając zespołu muzycznego na wesele, mniej więcej prowadzicie fanpage, dostaje link. Po tym fanpage'u bardzo łatwo znaleźć członków zespołu. I teraz uwaga, bo może ci się wydać to abstrakcyjne, ale moim zdaniem nie jest. Tu jest teraz mocno poważnie. Ja na przykład, jak obserwuję kogoś na Facebooku, to ja chcę o nim wiedzieć wszystko, co można się dowiedzieć, no bo w końcu po coś tego Facebooka robi, tak? Więc wbijam sobie na fanpage, obserwuję zdjęcia, posty, filmy, ale co najważniejsze, wbijam na jego prywatne konto. Jeśli ja na tym prywatnym koncie widzę zdjęcia z efektem uszów misia Teddy Bear, jakiegoś tam małego puchatego, czy jakieś takie dziecinne tematy na miarę 13-latka, no to myśli sobie taki klient wtedy o takim człowieku, że czy ja mu oddam moje wesele w ręce? Czy to będzie dobry wybór? No powiem wam szczerze, że powiem wam od razu, że nie. Klient po prostu patrzy na to i często się wycofa, po prostu. Więc bardzo ważna kwestia to ogarnijcie swój profil facebookowy, prywatny, a także fanpage. Zdjęcia muszą być wysokiej jakości. Dzisiaj dostęp do smartfona jest bardzo prosty. Smartfona, który robi dobre zdjęcia. W to polecam zainwestować jako naprawdę bardzo fajne narzędzie do pracy. Fajne zdjęcia, fajny marketing, fajną reklamę, ale o tym fajnym marketingu i fajnej reklamie to będzie jeszcze sporo filmów. A tymczasem największy błąd, jaki robicie, ogarniając takie tematy, bo właśnie lecę do córy, czeka już na tatę, nie może się doczekać. Największy błąd to właśnie nieprofesjonalny profil prywatny, bardzo źle prowadzony fanpage, wrzucanie jakichś śmieci na niego, zdjęcia strasznej jakości, a jeśli chodzi o strony internetowe, to wy tych stron w ogóle nie pozycjonujecie pod miejscowość. Musicie wiedzieć, że bardzo często klient nie szuka zespół muzyczny, tylko szuka zespół muzyczny Wrocław, zespół muzyczny Warszawa, zespół na wesele Warszawa, więc ja na przykład jestem z Mierzowic. Widzieliście, że jechałem do domu po kostce brukowej, przez lasy, trochę było asfaltu i tutaj nie ma zespół muzyczny Mierzowice. Tutaj jest 50 domów, słuchajcie, ale 15 km ode mnie jest miejscowość, która ma 70 tysięcy mieszkańców. Jak chcecie sprawdzić, o czym mówię, to wpiszcie sobie w Google zespół muzyczny Lubin, dekoracje światłem Lubin, nawet Legnica. Jestem top 1, top 3 Oasis. Na pewno zobaczycie, więc to jest to, o czym mówię. Klient szukając w taki sposób trafi na waszą stronę, a dopiero potem, jak już wejdzie na stronę, to wpada do całego procesu lejka, o którym mówiłem dzisiaj. Fajne zdjęcia, fajne demo, potem jakiś formularz kontaktowy, kontakt personalny, spotkanie, podpisanie umowy, wpłata zadatku, nie zaliczki. To też bardzo ważna kwestia w moim temacie. No a potem dobre wesele. Potem musicie zadbać o przytrzymanie klienta po imprezie, bo my nie sprzedajemy bułek codziennie, my robimy imprezę ludziom raz
w życiu. Robimy tą imprezę raz w życiu, robimy im wesele, no czasami ewentualnie jakąś inną imprezkę, tak? Natomiast robimy to raz w życiu i musicie zadbać o to, aby ten klient był waszym fanem na dłużej. Bo wielu klientów jest tak, ja też mam takich klientów, że on jest dzisiaj zajebiste wesele, zagraliście Jerzy, super, super, potem zapłacił, potem jeb i gościa nie ma. Gościa i gościanki, czy gościówki. I też mam takich klientów niestety, ale na takich klientów też nie ma sensu poświęcać więcej czasu i serca. Macie zadbać o to, aby ci najlepsi, najdłużsi zostali z wami. Ale o tym będzie w osobnym filmiku. Będzie kilka filmików, będą filmiki o reklamie, o marketingu, będą filmiki o wizualizacji waszej pracy, ciąg dalszy, będą filmiki o przytrzymaniu klienta, w jaki sposób grając wesele raz w życiu. Chociaż na pewno zdarza się, że ktoś grał, na przykład ja słyszałem takie historie, że dwa razy u pewnego gościa tylko się partnerki zmieniały. Było takie dobre wesele, że wziął ich na drugie. No takie historie też można spotkać. Więc z mojej strony to tyle. Koniecznie proszę udostępnij ten live, bo to bardzo, bardzo wartościowa, merytoryczna wiedza, totalnie za darmo dla was. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam serdecznie. No i jeśli mielibyście jakieś pytania oczywiście odnośnie reklamy, marketingu, prowadzenia imprez, ogarniania wszystkiego po prostu, co byście chcieli w branży chałturniczej, piszcie, pytajcie, jak mogę, to pomogę, a jak nie mogę, no to odeślę was do tych, co wam pomogą. Ja jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu. No i koniecznie subskrybuj fanpage, polub fanpage Akademii i subskrybuj konto na YouTube, bo tam niedługo pojawią się fajne, ciekawe materiały. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.